Gdy zwierzę pada i stanowi pożywienie dla drapieżników, to po takiej uczcie zazwyczaj zostaje czaszka z porożem. To jest właśnie wieniec i tego absolutnie nie wolno ruszać. A najlepiej powiadomić o znalezisku nadleśniczego. Samo poroże już można ze sobą zabrać. Nie muszą wcale być zrzuty jeleni, bo mogą być zrzuty łosi, zrzuty danieli, nawet i parostki sarny. To traktujemy to jako runo leśne i w tej sytuacji, jeżeli mówimy o lasy, o lasach własności Skarbu Państwa, wolno je zbierać. Raz do roku właśnie o tej porze sarny, jelenie czy łosie zrzucają swoje poroże. Jest to okres, w którym te tak zwane tyki można znaleźć. Często leżą w niewielkiej odległości od siebie, bo gdy jeleń zgubi jedną, to druga zaczyna mu ciążyć i sam, uderzając o drzewo, zrzuca niesymetryczne poroże. Ważne jest, by w tym czasie absolutnie nie płoszyć zwierzyny, bo gdy wpadnie pomiędzy drzewa... Następuje takie szarpnięcie ciałem, może dojść do sytuacji, że tyki odpadają. Dlatego Straż Leśna patroluje lasy, by zapobiec procederom celowego płoszenia zwierząt. W lasach są też miejsca na stałe, wyłączone dla ludzi. To choćby ostoje. No to jest miejsce, gdzie zwierzyna może w spokojny sposób tutaj sobie bytować, przebywać. W żaden sposób nie jest płoszona z tego rejonu, dlatego jest te powierzchnie są objęte stałym zakazem wstępu. Podobnie jak drzewostan nasienny, czy też młodnik do około 4-5 metrów wysokości. Poszukiwacze poroża pozyskują tyki do własnych kolekcji bądź na sprzedaż. Za kilogram płaci się po kilkadziesiąt złotych. Z poroży wyrabia się ozdoby, jak choćby rękojeści, do noży myśliwskich czy elementy biżuterii.